A w dzisiejszym odcinku temat bezpieczeństwa naszych środków. Trochę okrągło może to brzmieć, ale ten temat powstawał przez wiele miesięcy i w dużej mierze dzięki waszemu zaangażowaniu, bo to wy w dużej mierze od lutego pisaliście, czy moje akcje są bezpieczne, czy powinienem przechowywać pieniądze w obcych walutach, czy w zagranicznych bankach, czy w polskich, a może powinienem właśnie mieć konto maklerskie zagraniczne właśnie ze względu na bezpieczeństwo moich środków. Sporo było takich pytań na grupie Śladami Warrena Buffetta, sporo było takich pytań mailowo przez wszystkie komunikatory, tutaj i słuchacze, i widzowie, i wielu inwestorów, i nie tylko, bo i po prostu prywatni znajomi w momencie, gdy wybucha wojna, zaczynają się zastanawiać, jak to jest z tym bezpieczeństwem pieniędzy w dobie tak ekstremalnych zagrożeń. W związku z tym, żeby uporać się z tym tematem raz a dobrze, żeby rozwiać trochę wątpliwości i żeby odpowiedzieć na te pytania, które uzbierało się przez ostatnich kilka miesięcy, spróbujemy to dzisiaj zrobić w takim odcinku specjalnym. Trochę Q&A, trochę dyskusja, ale mam nadzieję, że najważniejsze to ta wartość dodana na samym końcu. Trochę uspokoimy i trochę pomożemy rozwiązać te problemy. A mówię w liczbie mnogiej, bo nie będę tutaj odpowiadał na te pytania sam. Przemek Gerszman, którego doskonale znacie chociażby z grupy Śladami Warrena Buffetta czy z naszej wspólnej książki, ma duże doświadczenie w bankowości, a także na giełdzie papierów wartościowych, więc myślę, że tutaj we dwóch będziemy w stanie rozwiać dzisiaj dużo wątpliwości. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Halo, halo, cześć. Cześć, witam wszystkich. No już troszeczkę słyszałeś wstępu, więc my tutaj sobie ustaliliśmy już listę pytań, którą zbieraliśmy długimi tygodniami. No nie da się ukryć, że już pandemia w ostatnich latach wywołała sporo perturbacji i ludzie zaczęli się zainteresować swoimi pieniędzmi jeszcze bardziej pod kątem bezpieczeństwa, no ale wybuch wojny zmienił absolutnie wszystko. I jak ty to wspominasz w tym kontekście? Też pamiętam, nawet specjalne wydanie newslettera pisałeś, taki ekstremalny przegląd tego, co mamy w portfelu. Tak, bo to jest zupełnie inaczej niż jak mamy spadki na giełdzie, bo coś się dzieje, a zupełnie inaczej jak mamy spadki na giełdzie, dlatego że gdzieś tam w jakiejś odczuwalnej odległości od naszej granicy pojawiają się czołgi. I wtedy pamiętam w lutym i w marcu była taka sytuacja, że ludzie generalnie obawiali się o nie tyle majątek ulokowany gdzieś tam na giełdzie, ale po prostu o cały swój majątek, o swoje domy, mieszkania, samochody, o wszystko. Więc ja napisałem taki krótki poradnik w takich żołnierskich, prostych słowach po kolei w podpunktach, co należy zrobić w takiej sytuacji, co ja też zresztą sam robiłem i co powtarzałem swoim znajomym. Ja też się tak przyznam, że napisałem to dlatego, że dostałem tyle telefonów, SMS-ów gdzieś tam od bliższej, dalszej rodziny czy też od znajomych, że w końcu stwierdziłem, dobra, nie będę powtarzał tego samego 6., 7., 8. osobie, po prostu to napiszę i każdego będę mógł tam odesłać. Więc cieszę się, że dużo osób skorzystało z tego. No, między innymi te pytania, które gdzieś trafiały na nasze wspólne forum internetowe czy przeróżne inne miejsca, ja sporo z tego spisałem. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się w miarę rozbroić te wszystkie wątpliwości, bo oczywiście tutaj parę rzeczy każdy z nas musi sprawdzać samodzielnie. Jak będziemy mówić o różnych rachunkach maklerskich czy o różnych rozwiązaniach, no tak jakby cały czas no ta główna zasada dominuje, że każdy musi dokładnie sprawdzić regulaminy, umowy, warunki, to co podpisuje. Tu nie ma jakichś takich uniwersalnych odpowiedzi. Taki disclaimer na samym początku lepiej dodać, bo te wszystkie rzeczy trzeba bardzo, bardzo mocno sprawdzać. Widziałem, że takie pytanie się pojawiło i widziałem, że też tobie się bardzo podobało, więc od tego byśmy zaczęli. Czy można nam nasze akcje znacjonalizować, zabrać albo ukraść? Znaczy, to jest pytanie, które najczęściej pada, gdy piszemy coś o IKE albo o IKZE. To pewnie tobie też się zdarzy, nie? Że jak jest temat IKE, to sporo sceptyków mówi, dobra, ale zaraz nam to zabiorą, tak jak nam zabrali OFE. I tu jakby na wstępie trzeba wejść trochę głębiej i powiedzieć sobie, że po pierwsze to są zupełnie inne rachunki, IKX versus OFE, a po drugie no, trzeba sobie zadać pytanie, czy można akcje nam w jakiś sposób zabrać. I moje prywatne zdanie jest takie, że akcje generalnie są jednym z najlepszych wehikułów gromadzenia i przechowywania majątku, dlatego właśnie, że nie można nam ich zabrać, nie można nam ich ukraść. Tak? Jeśli mamy, nie wiem, jakieś kolekcje zabytkowych samochodów, albo biżuterię, albo jakieś obrazy drogocenne, albo nawet jakieś złoto, sztabki, czy coś w tym stylu, to wszystko można w jakiś trudniejszy bądź łatwiejszy sposób nam zabrać, ukraść, możemy się tego pozbyć. Natomiast, żeby komuś zabrać akcję z rachunku, no to nie jest takie proste, wręcz bym powiedział, że życzę powodzenia, tak? Dlatego, że pierwszym jakby takim zabezpieczeniem jest to, że
najczęściej rachunki maklerskie, na których mamy zdeponowane nasze papiery wartościowe, mają tą blokadę, że można wypłacić pieniądze tylko na te konto, z którego kiedyś był przelew przychodzący. Więc nawet gdyby ktoś przejął nasz rachunek maklerski, no to co najwyżej może wypłacić sobie te pieniądze na inne nasze konto bankowe, które też musiałby przejąć, tak? Więc musiałby się włamać jakby na dwa konta, potencjalnie dwóch różnych instytucjach finansowych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że akcje nie są fizycznie nigdzie zdeponowane, tak? Mówi się papiery wartościowe, ale no tak naprawdę one mają zapis cyfrowy i znajdują się w KDPW, o którym pewnie będziemy głębiej rozmawiać za chwilę, więc znowu nie można się włamać do mitycznego sejfu i wziąć tam walizki z papierami podpisanymi przez prezesów spółek, których akcje kupiliśmy, no to wszystko ma cyfrową formę, więc no bardzo trudno jest to ukraść, bardzo trudno jest to zgubić, stracić, zniszczyć. No generalnie akcje naprawdę są dobre, można to trochę porównać do nieruchomości, w czym z nieruchomościami mamy ten problem, że no teoretycznie przez działania osób trzecich nasza nieruchomość może stracić na wartości, tak? Czyli na przykład wynajmiemy to je osobie, która w jakiś sposób zniszczy nam nieruchomość, albo pod naszym pięknym apartamentowcem ktoś wybuduje budynek, który no szpeci całą okolicę, albo wybuduje nam budynek, który obniża wartość gruntu w danym miejscu. No jakby specy od nieruchomości wiedzą, o czym mówię. To są takie czynniki niezależne od nas, natomiast w przypadku akcji, no o ile sama spółka nic nie zrobi złego z tymi akcjami, to no to nikt trzeci specjalnie nie może nam obniżyć wartości tych papierów. Ale spytałeś mnie o nacjonalizację. I to jest trochę oddzielny temat, no bo tak naprawdę w teorii państwo no może nam zabrać wszystko, całą własność, tak? Już nie mówmy, że nie, no bo były takie przypadki w historii, że czy to w przypadku wojny, gdzie były nacjonalizowane samochody, konie, wozy, mieszkania i tak dalej, czy w takich nagłych wypadkach bardzo skrajnych, czy też w przypadku perturbacji ekonomicznych, to zwłaszcza historia Stanów Zjednoczonych i nacjonalizacji złota, no to jest taki przykład, gdzie państwo faktycznie sięgnęło do kieszeni obywateli, no nawet Cypr, tak, to było całkiem niedawno za naszego życia, no bo to było kilka lat temu, no też był ten haircut i faktycznie sięgnięto po depozyty obywateli, więc taka sytuacja oczywiście jest możliwa, ale jest naprawdę, naprawdę skrajna. Ona zawsze wiąże się z tym, że coś bardzo złego dzieje się w gospodarce, albo coś bardzo złego dzieje się na świecie. W skrajnych przypadkach to niestety jest możliwe. No my dzisiaj też mówimy troszeczkę o takich scenariuszach ekstremalnych, ale w zasadzie od początku wybuchu wojny o takie scenariusze też jesteśmy pytani. Ja na przykład miałem sporo zapytań właśnie od ludzi, którzy unikali rynku akcji, no bo ich główna domena to były nieruchomości. No i nagle się okazuje, że masa tego majątku jest ulokowana na przykład w trzech kawalerkach w Warszawie czy w innym dużym mieście, no i nagle w obliczu wojny ten majątek ze mną nigdzie nie pójdzie i to pojawił się ten pomysł, a może jednak warto mieć jakąś gotówkę, jakieś akcje, może gdzieś indziej przechowywać te środki, no bo faktycznie w sytuacji tej ekstremalnej, o której mówiliśmy na samym początku, czyli konflikt zbrojny rozlewa się gdzieś tam na nasze tereny, no nieruchomość jednak nie tyle traci na wartości, my je ze sobą nie zabierzemy, to jest zdecydowanie duży minus, jeśli chodzi o taką rywalizację z przechowywaniem majątku z akcjami. No tak, to jest zdecydowany plus na korzyść akcji, tak, że one są bardziej płynne, można je transferować, no dosyć trudno jest sobie kupić 50 różnych nieruchomości na świecie, chyba że naprawdę ktoś ma duży portfel, natomiast kupno udziału w 50 różnych spółkach to jest jakby kwestia 50 kliknięć, tak, albo jednego, jeśli kupujemy ETF-a. Ale faktycznie wybuch wojny na Ukrainie sprawił, że no ludzie zaczęli nagle sobie przypominać o tym takim magicznym słowie jak dywersyfikacja geograficzna, tak? I ten home bias, o którym i ty Tomek i jakby my w jakichś innych nagraniach mówiliśmy wielokrotnie, że no nie można trzymać 99% swojego majątku jakby na tej samej giełdzie i bez względu na to, czy to jest giełda niemiecka, polska, japońska czy nawet amerykańska, no po prostu nie można, tak? I tutaj wszystkie te kraje naszego regionu i te giełdy z okolicy, wręcz jakby cała strefa euro w pewnym momencie mocno traciła, no bo przecież ten parytet pękł, jeśli chodzi o euro do dolara, no to nam idealnie, dobitnie pokazało, jak ważne jest to, aby korzystać z tych dobrodziejstw, jakie mamy w dzisiejszych czasach, że faktycznie ta dywersyfikacja geograficzna jest bardzo łatwo do zrobienia, nawet z perspektywy przeciętnego inwestora indywidualnego, takiego jak ja, który ma portfel nie liczony w milionach, ale liczony w tysiącach.
Ja mam z tyłu głowy, że też uchodzę od kilku tygodni z taką teorią, że jeśli te ostatnie lata, pandemia plus wojna tak blisko nas nie oduczyły od home bias, to trochę mi się kończą pomysły i nie chcę iść dalej, bo wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy pędziliśmy do kantorów, próbowaliśmy chociaż nawet oszczędności zdywersyfikować walutowo, no bo coś w tym jest, że faktycznie nasza waluta w tym momencie też sporo oberwała w obliczu takich problemów. Jakby nie patrzeć, jest to absolutnie zrozumiałe pod względem geopolityki i tego, co się działo, czy tego, jak się rozmawia z zagranicznymi inwestorami. I pewnie słowo dywersyfikacja będzie jeszcze wracać dzisiaj kilkukrotnie, ale zacząłeś już o KDPW, faktycznie tym miejscu, gdzie przechowywane są akcje, tym miejscu, o którym wielu inwestorów nie ma pojęcia, bo słyszy, giełda to giełda, konto maklerskie to konto maklerskie, a tu jest jeszcze jeden podmiot bardzo, bardzo w Polsce istotny. W takim razie spróbuj proszę wytłumaczyć nam, jak działa KDPW. Tak, jakby KDPW jest bardzo intuicyjnie działającą instytucją. Jakby sama nazwa Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych już wiele nam tak naprawdę mówi. Za granicą natomiast, no bo mamy takie izby rozliczeniowe na całym świecie, ta nazwa już nie jest tak intuicyjna, bo mówi się na takie izby clearing house. Więc jeśli mamy akcje spółek zagranicznych i to nie tylko akcje, tak, bo to jest cała paleta instrumentów finansowych, no to czasem możemy dostać pocztą albo mailem jakąś informację z clearing house'u naszego. Ja to wiem dlatego, że czasami na forach, na Facebooku zwłaszcza, jacyś spanikowani inwestorzy, coś mi przyszło do domu, tam pisze po angielsku jakiś clearing house, o co chodzi, tak? No, czasami w różnych przypadkach te międzynarodowe KDPW musi o czymś poinformować inwestora, jeśli coś się dzieje ze spółką, jeśli chodzi o jej aktywa albo z jakimiś certyfikatami, jeśli one są zamieniane, wygasane i tak dalej, to wszystko zależy od izby i jej polityki, no ale generalnie to jest instytucja, która zajmuje się no jakby przeliczaniem i archiwizowaniem tego, kto ma jakie papiery wartościowe. Tak naprawdę domy maklerskie, brokerzy, jakkolwiek byśmy ich nazywali, oni są no w pełni tego słowa znaczeniu pośrednikami. Oni biorą ode mnie moje pieniądze i od ciebie twoje akcje i robią zamianę, ty dostajesz pieniądze, ja dostaję akcje, tak naprawdę jest to kwestia tylko zapisów księgowych. I bardzo często w przypadku akcji mamy te dwa dni na rozliczenie, więc jest taki bufor, że mimo, że to się dzieje faktycznie super szybko, często nawet w ułamkach sekund, ale tak naprawdę na takie pełne księgowanie clearing house, czyli te KDPW na całym świecie potrzebują około 2 dni. To nie jest tak, że nasz polski jest jakiś wolniejszy albo szybszy, ale to można powiedzieć taki branżowy standard. Standard, który jest wygodny dla tych izb rozliczeniowych, natomiast no wiadomo, że można by było to robić szybciej, ale no tak to po prostu funkcjonuje, że tak to zostało przyjęte na całym świecie. W przypadku obligacji czy jakichś innych instrumentów, te D+1, D+2, D+3, to zależy od tego, jaki mamy instrument finansowy, tak szybko następuje rozliczenie. I dlaczego to jest ważne? To jest ważne z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że każdy inwestor musi wiedzieć, ile jest dni do rozliczenia w przypadku, kiedy kupuje akcję pod dywidendę. Może się okazać, że kupując dzień przed wypłatą dywidendy, on tej dywidendy nie dostanie właśnie dlatego, że dostaną jeszcze poprzedni właściciel, bo mamy te D+2, oraz w przypadku kwestii podatkowych, bo jeśli chcemy się pozbyć akcji w danym roku podatkowym, no to jeśli sprzedamy je no jakby w ostatnim dniu kalendarzowym roku, o ile będzie sesja na danej giełdzie, no to tak naprawdę tych akcji pozbędziemy się dopiero w nowym roku, a nie w starym, tak? No bo to też przychodzi ta kwestia rozliczeniowa, to jest jeden ważny podpunkt, a drugi ważny podpunkt, który już bezpośrednio wiąże się z tą rozmową, to jest to, że nasze instrumenty finansowe nie są przechowywane w domu maklerskim, czyli jeśli mamy je zakupione w domu X i ten dom X twierdzi, że się zamyka, przenosi albo cokolwiek innego, no to naszym akcjom nic nie grozi, bo one są w tej izbie rozliczeniowej. I to jest bardzo ważna rzecz, o której często wiele osób nie wie, utożsamiając tak jakby w koncie maklerskim i akcje, i gotówkę, że to jest wszystko wrzucone jak do jakiejś aplikacji, no bo tak dzisiaj wszystko jest stworzone, że ten interfejs, to wszystko jest bardzo wygodne, dosłownie coś wyklikaliśmy i nagle na rachunku zmieniła się gotówka w papiery, a warto jest wiedzieć, jakie te operacje idą w tle. Ja od razu oddzielam bardzo często to, że czy przechowujemy tam gotówkę, czy przechowujemy akcje, bo tak jak tu powiedziałeś, KDPW przechowuje nasze akcje, one są w tym momencie super bezpieczne poza tym domem maklerskim, aczkolwiek jeśli mamy gotówkę na rachunku maklerskim, to ta gotówka już
podlega pod zupełnie inne regulacje i tu przychodzi pytanie, które dawno się nie pojawiało, ale ostatnio jednak się pojawiło w kontekście właśnie zawirowań międzynarodowych, a co by było, gdyby jakiś polski dom maklerski upadł? Już dawno nie mieliśmy takiej historii, żeby jakiś dom maklerski upadał, więc taka procedura teoretyczna w ostatnich latach, bo nie pamiętam, przyznam się szczerze, za swoje aktywności, kiedy jakiś dom maklerski upadał i ta procedura wchodziła, aczkolwiek przepisy jak najbardziej znalazłem, więc wiemy, co się w razie czego dzieje. Bo nie pamiętasz, takiej praktyce nie przerabiałeś chyba też takiego wariantu. Nie, żaden, ja nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek dom maklerski upadł i też dlaczego tak się dzieje, no bo dom maklerski nie ma powodu do tego, żeby upaść, no bo to jest, tak jak wspomniałem wcześniej, pośrednik. Tak on po prostu bierze nasze pieniądze zdeponowane na naszym koncie i łączy je z kimś, kto ma instrumenty finansowe, które albo je ma, bo je kupił wcześniej, albo jest ich emitentem, więc no, w jakiś tam sposób je emituje, oczywiście pod nadzorem. To też trzeba powiedzieć, że no, wszystkie domy maklerskie, generalnie banki, tego typu firmy są instytucjami nadzorowanymi. Oprócz tego, że one są oczywiście regulowane, to jeszcze są nadzorowane, więc tam cały proces księgowości i cały proces raportowania jest dużo bardziej rozwinięty niż w jakichś innych firmach, które mogą być regulowane, ale niekoniecznie są nadzorowane, tak? Więc tutaj na drugą rękę, oprócz KDPW, w którym musi się zgadzać jakby jedna strona z drugą, nie może być za dużo akcji albo za mało, no to jeszcze po drugiej stronie mamy KNF, który sprawdza, czy wszystko jest zgodnie z literą i generalnie z przepisami prawa, więc jakby trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której dom maklerski mógłby upaść, mogą upadać firmy inwestycyjne, które po prostu biorą nasze pieniądze i inwestują je na niby nasz rachunek, ale tak naprawdę na ich książkę i my mamy tytuł uczestnictwa, ale dom maklerski, no nie. No ja pamiętam, że Deutsche Bank, w którym długo, długo pracowałem, to zmienił nazwę, bo został sprzedany i jakby w tym momencie cała ta transmisja klientów do innego banku, z Deutsche Banku do kolejnego nowego właściciela nastąpiła tak naprawdę bardzo gładko i nie było żadnych problemów, więc w razie czego można papiery przenieść z jednego rachunku maklerskiego na drugi, ba, no każdy może to zrobić samemu w ramach polskich domów maklerskich, jeśli mu się nie podoba to, gdzie jest teraz ze swoimi pieniędzmi, swoimi akcjami, może je przenieść po prostu do innego domu maklerskiego, nie czekając aż ten dom maklerski no, zmieni swoją politykę, jeśli mu się nie podoba. Ja a propos takiej teorii, co by było gdyby, to sięgnąłem do tych przepisów, żebyśmy wiedzieli, o jakich pieniądzach możemy myśleć tutaj, że one są dosyć mocno chronione, a jakie nie. Nasze akcje na rachunku maklerskim są chronione przez KDPW, a gotówka, która tam leży, ma swój oddzielny przepis i tutaj jest specjalny system rekompensat. Ja tak trochę zerkam, bo mam wydrukowany ten przepis a propos zabezpieczenia wypłaty środków. I tutaj dokładnie jest do wysokości równowartości w złotych 3000 euro w 100% wartości środków objętych tym systemem i później 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym, że górna granica środków objętych systemem wynosi równowartość w złotych 22 tysięcy euro. Więc to jest bardzo ważne, że jeśli mamy bardzo, bardzo duże konto maklerskie, gdzie na przykład mamy taką wizję, że czekamy jeszcze na spadki i tam leży 500 000 złotych w gotówce i czeka na te najlepsze akcje, to nie jest 500 000 złotych chronione tym systemem rekompensat, tylko tu w okolicach tych 20 paru tysięcy euro w praktyce po dzisiejszym kursie, czyli mniej jak 100 tysięcy złotych jest z tej puli chronione. Dlatego tak powiedziałem, że musimy rozgraniczać to, czy nasze pieniądze, nasza gotówka leży na koncie maklerskim, czy ona już jest zamieniona na jakieś instrumenty finansowe. Bo jak to jest czysta gotówka, to przy dzisiejszym realnym kursie euro niecałe 100 tysięcy złotych jest objęte tym systemem rekompensat. W teorii też ileś czasu oczywiście trwa ta procedura, gdzieś zapoznałem się z przepisami, że bywa szybciej, ale maksymalny czas na odzyskanie to nawet 3 miesiące, no ale to już znowu scenariusz science fiction, że gdzieś tam jakiś dom maklerski nam upadnie. W każdym razie, jeśli patrzymy na tę gotówkę, jak mamy jej bardzo dużo, no żeby być super bezpiecznym, można ją rozłożyć po prostu na więcej niż jeden rachunek, jeśli to jest serio gotówka, która leży na tym koncie. Zresztą w ogóle to jest taka zasada, do której myślę, że też warto przekonywać, jak mamy jakieś gwarancje, limity, kwoty chronione, a my jesteśmy w tej sytuacji, że mamy te kwoty dużo, dużo większe, to w ogóle jest piękna sytuacja, tylko teraz warto zadbać o to, żeby po prostu rozłożyć te pieniądze tak, żeby wszędzie były one objęte systemem ochrony czy rekompensat. Najłatwiej chyba byłoby je cofnąć na tradycyjny rachunek bankowy, gdzie masz tą ochronę do 100 tysięcy euro, a oprócz tego no najczęściej masz te rachunki już teraz oprocentowane. Generalnie wydaje mi się, że te rachunki maklerskie gotówkowe z czasem też
zaczną być oprocentowane w Polsce. Za granicą one zazwyczaj już są oprocentowane, ale w Polsce dosyć nieśmiało domy maklerskie chcą je oprocentowywać. Być może to nawet dobrze, dlatego że wtedy jakby trzymamy pieniądze bezpośrednio w banku, a nie zalegają nam gdzieś tam na rachunku. Tak, już jedną kwotę bardzo ważną powiedziałeś, czyli to, co jest w ramach ochrony systemu bankowego, bo to też się ludziom czasami myli, że jak pieniądze są na koncie maklerskim, no to na pewno jest te 100 tysięcy i tak dalej, bankowy fundusz gwarancyjny, no ale bankowy fundusz gwarancyjny jest do systemu bankowego, a do kont maklerskich jest ten system rekompensat, o którym wspomniałem. No i znowu patrzymy 100 tysięcy, 20 tysięcy, 5 razy większe gwarancje są przy tym standardowym rachunku, żeby o tym nie zapominać, jak już mówimy o bezpieczeństwie i później ewentualnie dostępności. Chociaż ja się jeszcze spotkałem z taką teorią, że w sumie jak leży nam gotówka tak duża, to można ze względu na bezpieczeństwo zakupić jakiś instrument, tak jak firmy chociażby przechowują jakieś środki, czyli a propos jakichś bonów, czegoś na kształt funduszu, który ma obligacje o krótkiej zapadalności, czy właśnie bony, żeby jakiś fundusz po prostu kupić, żeby gdzieś te pieniądze mimo wszystko były ulokowane w jakimś instrumencie, który nie będzie się zasadniczo wahał, który będzie po prostu służył do przechowywania tych środków w postaci innej niż gotówka. To też jest zawsze jakieś rozwiązanie, warto o tym pamiętać, tylko obowiązują te zasady, o których powiedziałeś, że klikam, sprzedaję i znowu to 5 sekund w aplikacji, ale czysto księgowo troszeczkę dłużej. Dokładnie. Patrzę, jakie mamy jeszcze pytania. No pytanie, które powtarzało się bardzo często, ono jeszcze przed wojną się powtarzało, ale myślę, że po wybuchu wojny to jest zdecydowanie bardzo, bardzo ważne pytanie. To są oczywiście zagraniczni brokerzy i to, jak oni są przydatni, a jak są bezpieczni. Jakie ty masz zdanie na ten temat w ogóle zagranicznych brokerów? Bo też to w newsletterze chyba poruszałeś. Tak, no bo zagraniczny broker to jest taki najprostszy i jednocześnie najmniej znany lifehack, jeśli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa naszych środków, jeśli obawiamy się o bezpieczeństwo całego systemu finansowego. No bo nie oszukujmy się, ta gwarancja do 100 tysięcy euro to jest gwarancja na wypadek, gdyby upadł jakiś maluteńki bank, bo gdyby upadł jakiś duży bank, no to jakby te składki, które są robione na rzecz no te jakby wykorzystania... Bankowego funduszu gwarancyjnego, tak. Tak, to one nie są tak duże jak liczba depozytów oczywiście, tak? No to jest jakby klasyczna forma ubezpieczenia, że zawsze jest zakładane, że wszystkim nie zepsują się nagle samochody i że nie będziemy musieli wszystkim wypłacić odszkodowania tego samego dnia. Natomiast system finansowy jest tak stworzony w dzisiejszych czasach, że no to jest wszystko prawo naczyń połączonych. Tak? Jeśli jeden duży bank miałby problemy, to podejrzewam, że inny duży bank i inne średnie i małe banki miałyby problemy, więc wracając do twojego pytania i do pytań jakby z początku wybuchu wojny, to pytanie brzmiało, co zrobić, jeśli obawiam się, że polski system finansowy może mieć jakieś problemy z tytułu wojny. Dziś może nie wydaje się to pytanie aż takie palące, no ale ja pamiętam te dni, kiedy jakby siedząc na Twitterze widziałem wątki na zasadzie, że gdzieś tam bomby spadają kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską i to faktycznie była realna groźba wtedy, tak? Więc to też jakby tak uczulam, dlaczego o tym mówimy, teraz tego problemu nie ma, ale faktycznie te 2-3 miesiące temu ten problem był i on rozbudził takie obawy, które są w wielu osobach do dziś. I ja byłem bardzo zaskoczony tym, że wiele osób pisało do mnie z pytaniem, że dobra, to może ja sobie otworzę konto w Niemczech. Mówię, no dobra, jak masz adres w Niemczech albo jak masz rachunki, które ci przychodzą na twój adres w Niemczech, to śmiało, spakuj się na autostradę i po paru godzinach sobie możesz tam w Berlinie otworzyć, czyli tam gdziekolwiek, gdzie masz tą nieruchomość. Wtedy było takie z drugiej strony na zasadzie, no ale jak, to ja muszę mieć adres gdzieś za granicą, żeby otworzyć rachunek bankowy? No tak, no. W Polsce też musisz mieć adres, tylko to się nam wydaje takie oczywiste, bo przychodzimy i ten przysłowiowy dowód osobisty albo paszport kładziemy na stół i grzebiemy w tym czasie w telefonie i tak do końca nie wiemy, co tam w banku jest spisywane z tego dowodu, a tam na pewno jest spisywany adres i adres jest bardzo ważny. Więc nie mając adresu poza granicami Polski, no jakby zdecydowana większość banków odmówi nam otwarcia rachunku poza granicami Polski. I wracając do tego lifehacka, no jeśli faktycznie chcemy wytransferować nasze pieniądze z polskiego systemu finansowego, no to najłatwiej jest otworzyć rachunek u brokera zagranicznego, bo można to zrobić po pierwsze bez adresu za granicą, a po drugie można to zrobić, to jest super ważne, przez internet. Jeśli dojdzie do tego, że będziemy musieli gdzieś
wyjechać za granicę, żeby nasze środki zdeponować, to prawdopodobnie będziemy stali w bardzo długim korku, bo nie będziemy jedyni, którzy wpadli na ten genialny pomysł. Więc ja znajomym polecam, żeby po prostu otworzyli sobie konto w którymś z dużych zagranicznych brokerów, bo to też jest ważne, żeby to nie był ten broker taki one-clickowy z telefonu, z aplikacji Apple'a gdzieś tam wysoko, tylko żeby faktycznie to był duży broker, no bo jeśli mamy na tyle dużo kapitału, że się boimy o jego przechowywanie w Polsce, no to zakładam, że mówimy o setkach tysięcy złotych, a nie o setkach tysięcy złotych, a nie o setkach złotych, tak? Więc raczej musimy wybrać jakiegoś dużego i pewnego brokera. Ja zawsze jeszcze jak słyszę o zagranicznych brokerach, to znowu disclaimer dorzucam, że każdy musi sobie dobrze sprawdzić, a propos tego, co powiedziałeś, duża instytucja, a mała. Czasem aplikacja jest nakładką de facto na zupełnie inną usługę, bo po prostu sprzedaje dana firma inwestycyjna usługi zupełnie innej firmy pod swoim brandem i też jest to dosyć popularne za granicą, więc warto jest sprawdzić takie rzeczy, pod jaką to jest w ogóle jurysdykcją, co nadzoruje, co kontroluje dany podmiot, bo mamy nasze unijne regulacje, mamy ESMA, a mamy przecież podmioty z drugiego końca świata, które też fajnie wyglądają w aplikacji, tylko ciężko jest stwierdzić, gdzie w ogóle jest taki urząd regulacyjny. Znowu mamy te same gwarancje, o których tutaj sobie wspomnieliśmy a propos tych naszych 22 tysięcy euro maksymalnie tam z wyłączeniem i tak dalej. Ja się spotykałem tutaj z przeróżnymi kwotami, ale bliskimi tego, co tutaj sobie powiedzieliśmy, czyli widziałem już 25 tysięcy w jednym systemie, 18 tysięcy euro, ale znowu mamy jakoś tam gwarancję do tej części gotówkowej, czyli jeśli transferujemy gotówkę na rachunek maklerski. Natomiast jeśli patrzymy, gdzie są akcje, no to szukamy tego odpowiednika KDPW, gdzie te akcje są w ogóle przetrzymywane, że tak jakby każdy z nas musi, jak już wybiera taki rachunek, odrobić trochę tę pracę domową i serio sprawdzić, gdzie to później będzie, no bo w momencie paniki może się okazać, że nie jesteśmy w stanie w ogóle dokładnie stwierdzić, gdzie my te pieniądze wysłaliśmy, gdzie one de facto są przechowywane, kto je ma, czy te akcje są handlowane, bo na przykład zgodziliśmy się na pożyczanie te akcji i tak dalej. No sporo jest takich rzeczy przy zagranicznych domach maklerskich, które warto jest sobie sprawdzić, ale koniec końców z twojego punktu widzenia, tutaj myślę, że 2-0 się zgadzamy jak najbardziej, szczególnie po lutym tego roku, konto maklerskie zagraniczne jak najbardziej warto mieć. Tak, jakby cała procedura wygląda w ten sposób, że otwieramy sobie konto u zagranicznego brokera, nie tyle skupiamy się na wysokości opłat i jakichś tam drobnych kruczkach, tylko bardziej ja bym patrzył na to, czy to jest duża firma, czy to jest firma europejska, czy bardziej z jakichś tajemniczych wysp, które zazwyczaj są też jednocześnie innymi jurysdykcjami podatkowymi. Więc ja bym wybrał jakiegoś stabilnego gracza, który jest zaraz blisko Polski, jest z Europy i tym bym się kierował, a nie jakimiś poszczególnymi tabelami opłat. I teraz jak to zrobić? Po prostu otwieramy z naszego rachunku bankowego, robimy przelew, otwieramy z naszego kraju, w którym mieszkamy, na nasze dane w Polsce, w pełni legalnie rachunek maklerski, brokerski gdzieś za granicą i przelewamy tam cash, przelewamy tam po prostu nasze złotówki albo chyba, że mamy inną walutę i nie musimy w tym momencie od razu dokonywać jakiejś inwestycji, tylko możemy trzymać to w formie jakiegoś depozytu albo zrobić tak jak ty tam, jak mówię, że po prostu nabyć jakieś obligacje, coś takiego super basicowego, no bo nie chodzi nam o to, żeby nagle zacząć zarabiać na wojnie, tylko o to, żeby uchronić nasz kapitał tutaj z Polski, o który się obawiamy w naszym systemie finansowym. I to tyle, tak? Jeśli potem będziemy chcieli zacząć inwestować, korzystać z tych wszystkich opcji, które nam daje zagraniczny broker, oczywiście możemy to zrobić i dobrze by było to robić, żeby nie trzymać pieniędzy w jednym kraju. Natomiast no ja w pierwszej kolejności bym szukał jakby wiarygodnego brokera domu maklerskiego. Wiele osób, jak myśli zagraniczny broker, to po polskich doświadczeniach bardzo często myśli cypryjski broker, bo nie da się ukryć, że u nas przez wiele lat było takie Eldorado, że sporo firm zakładało różnego rodzaju brandy po całej Europie, gdzie siedziba i tak to był Cypr, gdzie często właśnie była ta kwestia tych łatwych regulacji, przyjemnych, tam się bardzo fajnie zostawało brokerem. Ja nigdy nie byłem, ale podobno jest cała aleja brokerów, gdzie po prostu zmieniają się te instytucje co jakiś czas, rotują, wymieniają się brandy. No to chyba taki najłatwiejszy przykład, chociaż no mi przychodzi do głowy, że jednak a propos tego miejsce się mocno liczy, była taka sytuacja chyba z ubiegłego roku, jak a propos Brexitu wielki gracz amerykański Interactive Brokers
musiał zmienić siłą rzeczy tą siedzibę tych rachunków w Europie z Wielkiej Brytanii na inny kraj i polskich klientów przenoszono z reguły na Węgry. I nagle było takie oburzenie a propos właśnie bezpieczeństwa, geopolityki, hola hola, nie po to ja u amerykańskiego brokera zakładałem konto z jakąś tam najbliższym oddziałem w Londynie, żebym znowu wylądował w Budapeszcie, który w tym układzie geopolitycznym no jednak mi nie pasuje. Pamiętam, że duże było oburzenie i na Facebooku, na grupach wśród inwestorów i ostatecznie można było tam chyba walczyć o Irlandię w ogóle albo jeszcze jakiś inny układ, żeby nie wylądować w tym Budapeszcie koniec końców regulacyjnie. Tak, no najgorsze jest to, że część z inwestorów trafiła, z polskich inwestorów do Irlandii, część trafiła do Budapesztu i ci, którzy trafili do Irlandii się chwalili, ta reszta grupy, większość, która trafiła do Budapesztu była wkurzona i tam zalewała ich support pytaniami, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ja nawet widziałem na naszej grupie jakiś czas temu, ktoś wrzucał taką super skomplikowaną instrukcję, jak dzisiaj przenieść się z Budapesztu do Irlandii, co wymaga założenia oddzielnego rachunku, jakichś przelewów, pisania do supportu, że nadal to nie jest łatwe, żeby ten rachunek wymusić na brokerze, żeby być gdzieś indziej, jeśli chodzi o konto brokerskie. Przy czym no to też trzeba oddać trochę prawdy, że tak naprawdę to nie do końca jest aż takie ważne. Jakby tam liczy się depozyt, w jakim kraju mamy depozyt, ale nadal będziemy i tak polegać na tych clearing house'ach, czyli na tych zagranicznych KDP, w których bardzo możliwe, że i tak z tego samego będziemy korzystali bez względu na to, gdzie mamy w Europie rachunek. Oczywiście mówię o tych krajach z Unii Europejskiej, a nie o tych krajach na jakichś wyspach, które są rajami podatkowymi. Ja próbowałem taki research robić już w zasadzie od dobrych kilku tygodni i przeróżne instytucje przeglądałem. Zresztą sporo słuchaczy wie, że ja mam takiego potwornego Excela, w którym mam pokazane wszystkie swoje rachunki, żebym ja się nie pogubił, bo ze względu na to, że wcześniej jako dziennikarz, a teraz jako bloger, ja bardzo wiele rachunków po prostu testowałem, żeby zrozumieć, jak działa właśnie, jak się to zakłada, jaki jest ten proces. Czasami nawet na potrzeby jakichś firm dosłownie byłem jako taki tester danego produktu i przyznam szczerze, że jak teraz na swoje potrzeby szukałem, to nie jest to takie proste, żeby tego typu rachunki znaleźć. Na razie najbliżej mi jest do Saxo Banku, który akurat teraz założyłem i będę jeszcze w trakcie testowania, a propos tego spełnienia tych warunków, o których mówiliśmy, czyli nie patrzymy na ceny, prowizje, instrumenty i tak dalej, patrzymy pod względem bezpieczeństwa. No i mam Danię, ten bank to nie jest tylko w nazwie, czyli ten Saxo Bank to jest serio bank, więc mam poziom gwarancji na poziomie w ogóle systemu bankowego Danii. Zakłada się to, tak jak wspomniałeś, elektronicznie, całkowicie, bez żadnego problemu, potwierdza się rachunkiem, więc teoretycznie jak już tam mam pieniądze i teraz coś by się stało, jadę na zachód Europy, uciekam przed rosyjskimi czołgami, gdzieś mogę wyciągnąć to po prostu na drugim końcu Europy bez większych problemów. I a propos oddziałów, to wydaje mi się, że Czechy chyba są najbliższe, gdzie można Saxo Bank namierzyć fizycznie, bo akurat w Polsce nie można Saxo Banku namierzyć fizycznie, to tylko internetowo jesteśmy w stanie założyć. No ale a propos tego, o czym mówiliśmy, że nagle nigdy w życiu bym nie pomyślał kilka lat temu, że będę szukał domu maklerskiego pod względem tej procedury, że co by było, gdybym musiał opuścić kraj i gdzie jest najbliższy punkt, gdzie te pieniądze wyjmę. Bo my często, ja się spotkałem z tym w trakcie takich rozmów w marcu, że ktoś myśli, że ma konto w banku, który jest globalnym brandem i że sobie teraz wyjedzie na przykład do Niemiec i w Niemczech te pieniądze wyjmie. Bo to nie tak prosto działa, że jak mamy jakiś polski bank, który po prostu jest spółką, córką wielkiego brandu, no to nie jest takie proste, że sobie zapukam w niemieckim oddziale i nagle pieniądze wyjmę, więc no taką drogę trzeba faktycznie przejść. Ja pamiętam case'y, gdy pracowałem w Citibanku, tym polskim City, że no czasem klienci byli zaskoczeni, że są w Stanach Zjednoczonych i wchodzą do oddziału amerykańskiego City i w ogóle oni nie funkcjonują jako klient, tak? No bo to są zupełnie oddzielne firmy i faktycznie były tam jakieś ułatwienia dla klientów, ale to były ułatwienia, a nie, że nagle cała kartoteka klienta teleportuje się do Stanów Zjednoczonych i nagle on ma tam otwarte konto, zwłaszcza, że do Stany to już jest zupełnie inna jurysdykcja podatkowa, inne zasady prawa bankowego niż choćby w Unii Europejskiej, więc tym bardziej byłoby to trudne. Czy wspomniałeś o Saxo? Saxo na pewno, to co powiedziałeś, mi też by było bliżej do Danii niż na Węgry, jeśli chodzi o to, co bym wolał wybierać. Interactive Brokers jest chyba bardziej popularny z tych zagranicznych brokerów, dlatego że
on ma tych brokerów wprowadzających w Polsce, tak? I którzy jakby budują tą bazę klientów na bazie tego, że na sam Interactive nie chce się angażować w Polsce i tutaj pod swoim własnym nazwiskiem, można tak powiedzieć, bo swoją własną nazwą budować bazy klientów, co jakby moim prywatnym zdaniem jest trochę słabe. Tak, ja rozumiem, że polski rynek jest mały w skali tam globalnego, ale bardziej doceniam te biura maklerskie czy te instytucje finansowe, które mają w jakiś sposób swoje przedstawicielstwo nie zlecone na zewnątrz jakimś dodatkowym firmom, z którymi się rozliczają na zasadzie prowizyjnej, tylko po prostu same prowadzą tą działalność. Więc zdecydowanie tutaj na tym polu Saxo jest 1-0 versus. Ja zerkam jeszcze na tę listę i miałem zaznaczone specjalnie a propos bankowości prywatnej, żeby cię zapytać, no bo na pewno miałeś doświadczenia z takimi klientami, którzy wspominali o szwajcarskich bankach. Gdzieś to się pojawiło parę razy. Ja nigdy nie miałem do czynienia ze szwajcarskimi bankami, poza tym, że byłem kiedyś na bardzo fajnym kilkudniowym szkoleniu ze szwajcarskimi bankierami, ale to zupełnie inna historia. Jako dziennikarz miałem okazję dostać zaproszenie, więc to były fajne, ciekawe rozmowy, ale no, nie ma chyba bezpieczniejszego systemu niż szwajcarski, tylko pytanie, czy tam się da w ogóle jakoś sensownie dostać. Próbowałeś? Tak się mówi, że banki szwajcarskie mają, w ogóle Szwajcaria jest bardzo dobra w robieniu sobie marki, tak? Najdroższe zegarki to są zegarki szwajcarskie, najlepsze banki to są banki szwajcarskie i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem styczność z wieloma klientami, którzy mieli tam rachunki i szczerze mówiąc oni zawsze narzekali. Narzekali na wysokość opłat, które jakby u nas są nie do pomyślenia, tak? Żebyśmy mieli o jakąś wysoką opłatę za przelew, albo wysoką opłatę za wypłatę gotówkową. Zawsze jeśli są te opłaty, to one są symboliczne, one są bardziej irytujące w Polsce, że muszę zapłacić piątaka za to, że robię tam trzeci przelew w miesiącu, bo mam tylko dwa za darmo, więc jest bardziej na takim poziomie, ale ja pamiętam ludzi, którzy, ja wiedziałem, że oni mają miliony, bo jakby widziałem ich konto w banku, ale wziąłem ludzi, którzy byli milionerami, którzy mieli problem z tym, że muszą dużą prowizję zapłacić za przelew ze szwajcarskiego banku gdzieś indziej. Widziałem przypadki, w których oni przywozili te pieniądze w cashu, tak? To najczęściej środkiem transportu były drogie torebki od Louis Vuitton i tym podobnych marek, ale dosłownie były takie numery, że oni w tych granicach, które oczywiście są dozwolone przez prawo unijne, przywozili sobie cash, no bo im było tak łatwiej, taniej, nie musieli się denerwować, że muszą dużo płacić za przelewy i też zostawiać jakieś ślady, dokąd te pieniądze idą, więc ten mit bankowości szwajcarskiej, ona na pewno jest w dużym stopniu solidna i to ma umotywowanie historyczne, tak, no bo Szwajcaria zawsze jej się udawało te wojny, które mieliśmy w Europie, tak się zorganizować, po takiej stronie stanąć, żeby nie stracić. Natomiast no sama ta bankowość to nie jest najnowocześniejsza bankowość na świecie i to też nie jest tania bankowość na świecie i jeśli mamy na koncie zaledwie kilka milionów, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, no to wydaje mi się, że szkoda zachodu na szwajcarską bankowość. No to też jest to kwestia właśnie tego, co powiedzieliśmy a propos gabarytów tego portfela, bo o takim zabezpieczeniu podstawowym na takim poziomie mamy ileś tam pieniędzy odłożonych, gdyby coś tam się stało, a tutaj bardzo często mówimy już o tych setkach tysięcy, które gdzieś tam przerzucamy, no jak mówisz, Szwajcaria, bankowość prywatna, tych polskich kilka milionów nie robi dużego wrażenia, szczególnie jak popatrzymy na kursy walut, no ale tu też niestety w tym przypadku bezpieczeństwo kosztuje, ale pamiętajmy też o tym, bo my tak się przerzucamy tutaj różnymi krajami, że nie wszędzie łatwo będzie te wprowadzić pieniądze do jakby obcego systemu, bo ja też powiedziałem, że tu Saxo to tak naprawdę pieniądze wędrują do duńskiego systemu bankowego, gdzieś przelewamy pieniądze a propos Interactive Brokers, amerykański podmiot, czy tu mówimy o Szwajcarii, no ale to jest jeszcze kwestia tego, czy my będziemy w stanie technicznie przelać te pieniądze do obcego kraju, do obcego systemu. Tam czasami im więcej pieniędzy, tym większy problem. Na pewno w bankowości się z tym spotkałeś. Tak, i spotkałem się też z dużym niezrozumieniem ze strony klientów, bo czasami bank czy też broker może wymagać od klienta więcej niż plastikowego dowodu osobistego, ale na przykład dowodu, skąd on ma te pieniądze. I jakby ludzie są bardzo często wtedy oburzeni, na zasadzie nie jestem złodziejem, jakby czemu mnie o to pytasz, ale nie ma się o co obrażać. Ja zawsze używałem takiego porównania, że to trochę tak, jakbyśmy weszli na lotnisko. Tak? Jesteśmy na dużym lotnisku międzynarodowym i na dzień dobry po prostu musimy rozebrać się do skarpet, wyciągnąć pasek, klucze, jakby musimy powiedzieć wszystko, co mamy w kieszeniach, mamy tą pierwszą kontrolę bezpieczeństwa, a potem już chodzimy, gdzie chcemy.
Jak już weszliśmy na lotnisko, możemy siedzieć w Starbucksie, możemy pójść do toalety, możemy położyć się gdzieś w jakimś miejscu z boku, pójść do jakiegoś lounge'a, jeśli mamy wejściówkę i tak dalej, i tak dalej. Tak? I jeśli nawet zmienimy, bo to jesteśmy w ramach jednego kraju, jeśli mamy lot transferowy i na przykład byliśmy w Polsce i mamy przesiadkę we Frankfurcie, no to nowy krok we Frankfurcie nie musimy znowu przechodzić tej całej szczegółowej kontroli, bo Frankfurt ufa polskiemu lotnisku, które wpuściło nas tam, że no nie wpuścili terrorystów i że nie mamy w kieszeni jakichś niebezpiecznych rzeczy, więc znowu możemy po tamtym lotnisku sobie chodzić. I tak podobnie działa system finansowy, że w pewnym momencie ktoś nas musi bardzo dobrze sprawdzić, nim nas wpuści do systemu. I o ile my jesteśmy tym pasażerem, który po prostu podchodzi do tej kontroli i mówi, że ja nawet nie mam torby, bo ja sobie lecę na City Breaka na jedną noc do Londynu, no to przechodzimy przez tą bramkę szybko, ale jeśli mamy bagaż rejestrowany i to duży bagaż rejestrowany i mamy dużo w kieszeni i jeszcze nie wyciągnęliśmy tego laptopa z torby, a trzeba zawsze wyciągnąć laptop z torby przed nim on wjedzie na skaner, no to może być trochę dłużej, tak? Możemy mieć jakąś kontrolę osobistą, jeśli coś nam znajdą dziwnego w portfelu i tak dalej, więc tutaj znowu, jeśli jesteśmy takim standardowym klientem banku, który po prostu zarabia na etacie i stąd jest jego źródło utrzymania, no to też ta kontrola najczęściej przyjdzie bardzo szybko, a jeśli pojawiliśmy się znikąd i mamy, w sensie znikąd, że bank nigdy o nas nie słyszał i mamy dużo pieniędzy i mówimy, że no zarobiłem, czemu mam się z tego tłumaczyć, skąd je mam, no to tam się jakieś checkboxy ze znakiem zapytania pojawiają i bank może czysto rutynowo, bo to naprawdę nie jest tak, że ktoś tam będzie się w to jakoś super mocno wgłębiał, no bo banki codziennie jakby weryfikują dziesiątki tysięcy klientów, tak? Więc czasem może się zdarzyć, że będziemy musieli pokazać coś więcej, natomiast w ramach Unii Europejskiej bardzo często jest tak, że jeśli już nas zweryfikował jakiś bank w danym miejscu i po prostu robimy gdzieś za granicę przelew, no to nie powinno być żadnego problemu, aczkolwiek dodam tutaj, że mam taką sytuację w jednym z polskich banków, w którym mam konto od 10 lat i ten bank ostatnio pop-upem, jak się logowałem, zapytał mnie o trzy rzeczy. Tam u góry był disclaimer, sytuacja dosłownie sprzed dwóch dni. U góry był disclaimer, że oni, ich to nie interesuje, oni muszą to zrobić, bo tam regulator na to wymusza. I pytali mnie o trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to mnie pytali, czy podróżowałem do krajów tam typu arabskich, tych, na które nałożone są sankcje, więc już wiedziałem, o co chodzi. Druga rzecz, którą mnie pytali, to czy operuję kwotami w gotówce przewyższającymi 50 tysięcy złotych i takie było na zasadzie, halo, czy to jest przestępstwo? Jakby, że lubię płacić gotówką, mam dużo gotówki w domu, bo lubię, tak, no nie muszę się spowiadać bankowi, co robię z moimi pieniędzmi. A trzecie pytanie to oczywiście było pytanie o krypto, czy robię jakby większe transakcje na krypto i większej też był ten próg 50 tysięcy, więc o ile te kraje arabskie mnie nie zaskoczyły kompletnie, no bo są kwestie sankcji, tam Rosja też była na liście, krypto też mnie nie zaskoczyło, no bo to jest jakby stary temat, ale ta gotówka już mnie zaskoczyła, nie? Że jakby w gronie tych samych pytań było nie skąd ja mam pieniądze, bo ten bank mnie zna od bardzo długiego czasu, tylko mnie pyta, czy ja robię w cashu tego typu operacje, więc mówię tą historię po to, żeby pokazać, że banki czasami mogą zadawać takie dziwne pytania, i nie ma co jakby się wtedy zrażać, po prostu trzeba im odpowiedzieć na to pytanie. Ja też im odpowiem, ale na razie troszkę się obraziłem na ten bank, ale udało mi się kliknąć pomiń. Jak kliknąłem pomiń, to nie powiedzieli, że w związku z tym nie mogą obiecać, że będą mogli mi świadczyć wszystkie usługi, ale póki co no jakby robię tam tylko przelewy tego typu rzeczy, tak? Ale mówię tą historyjkę też dlatego, że jeśli mamy rachunek inwestycyjny, to on się rządzi trochę innymi prawami. Tam zapewne jak ktoś słuchaczy czy też oglądających otwierał rachunek inwestycyjny, to wiecie, że tam jest cała ta procedura, że musicie powiedzieć, jak dużo inwestowaliście w przeszłości, na jakiś tam, na czym się znacie, na których instrumentach, których nie. I to generalnie z perspektywy byłego bankowca to jest straszliwy pain in ass, dlatego że to wprowadził MiFID i to jest ok dla was jako nowych inwestorów, że musicie to przejść, ale największy problem był, jak to weszło w życie i musieliśmy tych klientów, których bank miał, no nagle z tego odpytać, tak? Więc to jest trochę ten case, który ja mam tych trzech pytań, że klienta, który był zadowolony i z nami współpracował od dawna, my musimy zacząć pytać, a skąd ty masz te pieniądze i tak dalej, nie? Więc wracając do dzisiejszych czasów, to no to miejmy to z tyłu głowy, że jeśli będziemy otwierać rachunek brokerski, to on wszędzie otwiera się dłużej i bardziej skomplikowanie niż zwykły rachunek gotówkowy. Mi się zdarzyło dostać kilka maili od widzów i słuchaczy a propos tego, czy
to jest okej instytucja, że tak dużo zadaje pytań, że tyle dokumentów muszę tam wysłać, no bo zagraniczna instytucja, no wszystko wygląda jak wygląda, ciężko jest zweryfikować komuś, kto na przykład jeszcze nie posługuje się tym bardzo biegle, ale uparł się, że założy zagraniczny rachunek, no i nagle się okazuje, że trzeba poskanować te dokumenty, że jeden nie wystarczy, to też jest bardzo ważne przy niektórych zagranicznych instytucjach, że poproszę dowód, okej, to w następnej zakładce to poproszę drugi dokument, na przykład paszport. To też mi się zdarzyło a propos chyba amerykańskiego brokera akurat, więc też jak najbardziej. Bardzo duża ankieta, jakie mamy pieniądze, skąd mamy pieniądze, z jakich źródeł, w jakich przedziałach kwotowych i tak dalej. Znowu wpuszczamy jakieś pieniądze do obcego systemu, więc tutaj jeśli mówimy o tym bezpieczeństwie, to oni też chcą się tutaj zabezpieczyć, że jakiegoś polskiego przestępcy nie wpuszczają z setkami tysięcy euro do swojego systemu, więc to jak najbardziej wspominam. Przyznaję, że mnie zdziwiłeś z tą gotówką, bo jeszcze przy tych wszystkich moich kontach, które testowałem, tego jeszcze nigdy nie miałem. Udało mi się spacyfikować jedną ankietę MiFID, której nigdy nie uzupełniłem właśnie w jakimś bardzo starym koncie i do dzisiaj klikam anuluj, jak mi wyskakuje co jakiś czas jakiś pop-up, że nie jestem zainteresowany uzupełnianiem. A propos krypto, zdarzały mi się w polskim systemie bankowym w ostatnich latach blokady przelewów. Typu na konto jakiegoś kantoru internetowego przelewam jakąś kwotę, wcale niedużą, bo po prostu w ogóle, że pierwszy przelew wychodzi do danej instytucji, zdarzało mi się od razu, kwota została zablokowana, ktoś zaraz zadzwoni i to było dosyć ciekawe, że też już pod kątem bezpieczeństwa duży plusik akurat dla banków, dostawałem pytania w stylu, czy nikt pana nie zmusił do tego, żeby przelać tu pieniądze, czy w tym momencie nie jest to za namową jakiegoś telefonicznego sprzedawcy czy coś takiego, więc tu byłem mocno zaskoczony, to się zdarzyło w ostatnim roku, ale zmierzam też do tego, że inaczej byśmy rozmawiali 5 lat temu, 10 lat temu, te przepisy cały czas się zmieniają i one są coraz bardziej wyśrubowane, więc te systemy się też uszczelniają bardzo mocno, co w gruncie rzeczy, jak jesteśmy uczciwie zarabiającymi ludźmi, nie powinno nam przeszkadzać, ale bywa bardzo irytujące na etapie różnego rodzaju formularzy, zgód, kwestii skanowania i wysyłania dokumentów, żebyśmy się nie zdziwili, że nie tylko te rzeczy mogą kosztować, bo te rachunki mogą ponosić ze sobą jakieś koszty, ale też założenie ich może nie być jakieś super proste. Ale jak myślimy o bezpieczeństwie, to warto ten czas jak najbardziej poświęcić. Tak mówisz, że ktoś się pytał, że czy to jest normalne, że jest tak dużo do wypełnienia, gdy się otwiera nowy rachunek. To ja raczej bym się martwił, gdyby czegoś takiego nie było. Jeśli gdzieś otwieramy rachunek maklerski, brokerski, bankowy i nikt nas nie pyta o więcej niż nasz adres, mail i podstawowe dane, to ja bym się zaczął zastanawiać, czy jestem na właściwej stronie, tak? Bo to trochę tak mogłoby wyglądać podejrzanie, że ktoś chce szybko, żebyśmy wypełnili dane i przelali w jakieś dziwne miejsce nasze środki. Więc raczej o to bym się bał. A propos sposobu weryfikacji, to no, są już instytucje finansowe, które nie biorą skanu dowodu, tylko trzeba się zeskanować do kamerki na komputerze czy na telefonie. Nie? To też jest, tak to jest. Też jest trochę takie, no to jest nowum, tak, że nagle musisz wziąć ten telefon i tam głową na boki, żeby oni sprawdzili, czy ty to ty. Testowałem, potwierdzam, bardzo fajnie to wygląda, zakładałem takie konta i nawet żeby przetestować płynność procedury, czasami faktycznie te systemy jeszcze nie są idealne, bo długo się to mieli i tak jakby ten system nie jest taki jak w reklamie, ale faktycznie są w polskich instytucjach już nawet też wprowadzane. Zerkam jeszcze a propos jak przygotować sobie dostęp do środków. Oto jest jedno z pytań, które też było, tak żebym w razie czego, gdyby coś się stało, muszę wyjechać, jak o to zadbać. Masz taką procedurę bezpieczeństwa z dostępem do swoich środków ogarniętą? Mam, zwłaszcza, że musiałem ją odświeżyć przy okazji jakby tego tej tragedii na Ukrainie. Więc pierwsza rzecz, nie super nieoczywista, ale najważniejsza ze wszystkiego. Aktualność dowodu osobistego i paszportu. Żaden inny dokument w Polsce nie działa w banku. Tak? To są jedyne dwa zgodne z prawem polskim i unijnym dokumenty, którymi możemy się zidentyfikować w banku, więc polecam sprawdzić to, kiedy mamy datę. Te dokumenty często są tylko na 10 lat. I jeśli cofniecie się pamięcią o miesiąc, dwa, trzy do tyłu, to nagle się zrobiło poruszenie przy urzędach paszportowych, nie? Była taka historia, tak, że... I w kantorach, i w urzędach, że nie mamy dolarów, nie mamy euro w portfelu, ale i mamy stary dowód, czy mamy stary paszport. Dokumenty trzeba mieć zawsze aktualne. Dokument nieaktualny to jest taki, któremu zostało 6 miesięcy do końca. W sensie to jest moja definicja, jakby w banku wszędzie wszystko zrobimy, ale możemy mieć problem, na przykład jadąc gdzieś za granicę, że mogą nam powiedzieć, że słuchaj, ale twój paszport się kończy za 3 miesiące, więc
no możesz nie polecić. Nie? To taka dodatkowa rada, że pierwsze, co sprawdzamy, czy mamy dokumenty, drugie, co sprawdzamy, to sprawdzamy, ile możemy jednorazowo wyciągnąć z banku. Bo co nam z tego, że trzymamy równo pod kurek 100 tysięcy w 5 różnych bankach, 100 tysięcy euro, jak może się okazać, że bank nam powie, że no nie, no jednorazowo to może pan wypłacić 1000 zł albo 5 tysięcy, albo jakąś inną, absurdalnie niską kwotę. I to są przykłady z życia wzięte. Ja pamiętam, że w lutym był moment, który jeden z banków wypłacał bez zapowiedzi 1000 zł, co jest absurdem, tak? Nieważne, ile mamy tam pieniędzy, oni przy kasie wypłacali 1000, a tak to chcieli, żeby się zapowiedzieć. I to wynika to z tego, że no tak jak chyba wszyscy wiedzą, jakby ilość pieniędzy w obiegu nie odpowiada ilości banknotów w obiegu. I tu wszystko jest ok, i bank musi się przygotować na dużą wypłatę, na duże jakby wypłaty, jeśli takowe faktycznie są. Banki zawsze mają jakąś rezerwę w oddziale tych pieniędzy. No ale też nie przesadzajmy, tak? Jakby moim zdaniem ten 1000 zł to tam musiało coś pójść nie tak. Wiesz, limity w bankomatach, ja nie wiem, czy do dzisiaj nie zostały, bo ja jeszcze dobrych kilka tygodni temu zderzyłem się w bankomacie, że żeby wszystkim starczyło pieniędzy i było łatwo, zostało jeszcze z lutego i nagle potrzebowałem wyjąć 1500 zł. Nie byłem w stanie tego zrobić jedną transakcją, musiałem dwa razy przy tym samym bankomacie wyjmować pieniądze, bo coś nam jeszcze zostało z tamtego okresu. Więc faktycznie, jak już mówimy o większych pieniądzach, może się okazać, że takie zabezpieczenie, żeby mieć tę kwotę przy sobie, to nie będzie wcale takie proste, jak wcześniej o tym nie pomyślimy. Co dalej na liście? Tak, więc to jest zdecydowanie punkt drugi. Potem kolejny punkt jest taki, kto jest uposażony z naszych rachunków. Czy nasza żona, nasz mąż, nasze dzieci, czy one mogą pójść i wybrać środki. To też nie jest takie oczywiste, bo jeśli przyjdzie małżonka do nas, do banku i powie, że mąż ma tutaj konto, to pani w banku mówi pomidor. Bo nie może udzielić informacji, czy pani mąż ma tutaj rachunek. Już na tym dostajemy jakby po rękach, na samym wstępie, nawet się nie dowiemy, czy ten rachunek jest, ani ile tam jest pieniędzy, nie mówiąc o tym, że nie ma szans, żebyśmy wypłacili pieniądze, jeśli nie jest to konto wspólne, czyli mam je założone razem z małżonkiem, albo że nie jesteśmy uposażeni do tego rachunku. Tak? Ja mogę sobie założyć rachunek i ciebie uposażyć do mojego konta, że ty możesz robić operację, ale ja to muszę najpierw zrobić sam, a nie, że ty przychodzisz i mówisz, że słuchajcie, Przemek mówi, że mogę przy okazji wybrać dla niego pieniądze. Tak? Wpłacić może zawsze na dowolny rachunek, ale z wypłatą jest trochę trudniej. Tak? Więc to zdecydowanie też dobrze jest się zorientować, kto może co wypłacać. I tutaj, jeśli chodzi o rachunki maklerskie, to jest o tyle tricky, że tak jak wspomniałem na samym początku, te pieniądze w zdecydowanej większości muszą wrócić na rachunek, z którego przyszły, albo na inny rachunek, z którym kiedyś robiliśmy wpłatę. Czyli jeśli mamy nasze konto u zagranicznego brokera i zasilaliśmy je z jednego rachunku, to możemy też zrobić jakieś małe zasilenie z dwóch, trzech innych rachunków, z innych banków, nawet zagranicznych, jeśli mamy do takich dostęp, żeby w sytuacji, w której będziemy chcieli przetransportować pieniądze, no mieć już tą ścieżkę przetartą w jedną stronę i wtedy faktycznie robimy to jednym kliknięciem. I tu do tego też chciałbym nawiązać, że problemem jest trochę prawo spadkowe. I prawo spadkowe jest o tyle problemem, że ja sam do końca nie wiem, jak to działa, dlatego że w różnym kraju to jest różnie i no tutaj dobrze by było się zabezpieczyć wcześniej, po prostu małżonkę albo małżonka uposażyć, jakby stworzyć wspólne konto, tak? No bo żeby, bo pełnomocnictwa zazwyczaj wygasają po naszej śmierci, więc jeśli ktoś, kto ma pełnomocnictwo do mojego rachunku, przyjdzie do banku i powie, dzień dobry, tutaj temu panu się zmarło, ja mam pełnomocnictwo, to bardzo często jakby ono już nie przestaje działać, to musi być po prostu wspólne konto. I wiem, że zwłaszcza Interactive Brokers miał z tym problemy, że jeśli my mieliśmy tam akcje zdeponowane i nagle ktoś umierał, i rodzina chciała te pieniądze no, dostać, no to nie było takie proste, bo tam wchodziło w grę jakieś prawo spadkowe i to generalnie to trwało wieki, tak? Jak koniec końców pieniądze ludzie dostawali, ale trwało to bardzo długo i było to skomplikowane, było to po angielsku, w jakimś innym języku. No więc radziłbym na to zwrócić uwagę też mimo wszystko, jeśli ktoś by chce być taki super safe, no to tak, to zdecydowanie trzeba to sprawdzić. Kolejny podpunkt to są zdecydowanie waluty, tak? To już też mówiliśmy na samym początku, że no, trzymanie wszystkiego w jednym kraju, trzymanie w jednej walucie to nie jest dobry pomysł. Nawet trzymanie w euro, no to też pokazała jakby sytuacja euro versus dolar, że to nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że no, tutaj ta dywersyfikacja jest praktycznie darmowa, tak? Że jeśli ja sobie to tak lubię tłumaczyć, że jeśli mamy bufet, w którym nieważne co weźmiemy, to i tak to jest w tej samej cenie, no to weźmy te najlepsze rzeczy z tego bufetu, a nie te, które gdzieś są najłatwiej albo najbliżej. Tak samo tu, no, waluty praktycznie większość polskich banków
przynajmniej tam, gdzie ja mam konto, no prowadzenie rachunku w innej walucie jest darmowe. Więc jeśli ja mogę jednym kliknięciem kupić sobie euro, dolary, funty, no to kurde, zróbmy to, tak? Zróbmy to, miejmy też nasze depozyty w różnych walutach. I to samo się ma oczywiście do banków zagranicznych, bo tam siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni bardzo często, żeby mieć inną walutę niż złoty, chociaż złoty jest też bardzo często u tych najbliższych brokerów w pełni akceptowany. To ja dodam od siebie jedną rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna, tu od razu do kamery pokażę telefon, czyli podstawowa rzecz, która dzisiaj tak naprawdę jest naszym drugim portfelem, a propos dostępu do aplikacji, do bankowości, wszelkiego rodzaju dodatkowych rzeczy, typu mamy pieniądze również w kryptowalutach, możemy mieć aplikację od razu zainstalowaną na telefonie, abstrahując od tego swojego ewentualnie jeszcze portfela schowanego gdzieś, który może przetransportowany być z nami. No bardzo często to jest jedyna rzecz, którą bierzemy dosłownie, uciekając z kraju, to już mówię o tym wariancie, który widzieliśmy przy milionach uchodźców z Ukrainy, którzy biorąc rzeczy, które mogą wziąć, to jest na zasadzie plecak, reklamówka, ale w dużej mierze te finansowe tematy to jest często to, co mamy tak naprawdę w naszym telefonie. Tu od razu też mówię o aplikacjach różnego rodzaju z dostępem do tych rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, czy a propos tych kont maklerskich, czy kont bankowych, no często też o to jakoś mocno nie dbamy, mamy wszystko pod ręką, jakoś nie ma potrzeby, że przecież nikt nie będzie się nagle z tym zabierał i uciekał i zostanie nam tylko telefon do obsługi tego wszystkiego, warto jest to sobie odświeżyć. Ja też często byłem pytany o aplikacje typu Revolut i różnego rodzaju te podobne aplikacje, które są mega wygodne, które pomagają nam w podróży. Ja sam akurat, jeśli chodzi o podróże, to zawsze byłem wielkim zwolennikiem Revoluta i tego typu aplikacji. Pewnie jeśli chodzi o duże kwoty, to bym się nie odważył. Ja a propos tego, co powiedzieliśmy, i zabezpieczeń, większych kwot, tak jakby tego skarbca dla gdzieś tam naszego majątku, to raczej wolałbym sprawdzone instytucje, które są już z nami od wielu, wielu lat i niech te pieniądze będą gdzieś w wielkim amerykańskim, czy duńskim, czy innym banku schowane. Aczkolwiek te aplikacje dają nam dostęp do gotówki często tu i teraz, czy mają rachunki w różnych walutach, czy możemy sobie właśnie przelać na tego typu aplikacje pieniądze z naszego rachunku maklerskiego, tylko fajnie by było wcześniej to sprawdzić. Wcześniej wysłać ten jakiś przelew weryfikujący, zapisać sobie te rachunki, żebyśmy wiedzieli, że jak coś się stanie, to jesteśmy w stanie to zrobić no, dosłownie za pomocą naszego telefonu komórkowego tu i teraz. To a propos tej twojej listy, to bym dodał dzisiaj wirtualny portfel, który mamy tak naprawdę w telefonie. No i jak ktoś się interesuje, na pewno to padnie w komentarzach. Te kryptowaluty dzisiaj to też już jest coś, co może się przydać. Tu nie mówię tylko o Bitcoinie, Ethereum i tak dalej, ale siłą rzeczy no mamy też stablecoiny, gdzie możemy mieć wirtualne dolary też na wszelki wypadek w jakimś portfelu, który gdzieś tam sobie w chmurze fruła albo jest z nami w plecach. Tak. To jest fajny taki user case, jeśli chodzi o Ukrainę, bo jest pełno historii uchodźców z Ukrainy, którzy opowiadali, że no, uciekali z kryptowalutami w kieszeni, tak? W tym sensie, no bo ich system finansowy bardzo mocno oberwał, jakby bez porównania do jakiegokolwiek innego na świecie, i to oni tam faktycznie mieli problem z wypłatą depozytów. I wyobraź sobie, że masz 1 000 000 złotych w banku, a bank jest zamknięty, bo bomby spadają w swoim mieście, tak? No, i to brzmi jak science fiction, ale w rzeczywistości to tak to wyglądało na Ukrainie. Nie wiem do końca, jak na ile oni są teraz otwarci, ale są takie historie ludzi, którzy jakby bez problemu do znalezienia w internecie, którzy uciekali po prostu mając w kieszeni takiego małego pendrive'a, czyli jakiegoś ledgera albo inny portfel, no albo to po prostu mając dostęp przez internet. I to też jest jakby, to też jest taki znak naszych czasów. Ja powiem teraz coś, co pewnie mało osób to wie, ale pieniądze zajmują dużo miejsca. Tak? Ja widziałem, jak wygląda skarbiec w banku i w banku zazwyczaj parę milionów złotych leży, tak na takie bieżące wypłaty, no i generalnie pieniądze zawierają dużo miejsca. W banku, jak sobie patrzymy na nasz rachunek maklerski czy na rachunek bankowy, to jest tam kilka centymetrów, zależy to, ile, jak dużo zer mamy, to tyle to nam zajmuje na ekranie, natomiast te pieniądze faktycznie zajmują dużo miejsca, więc jeśli ktoś ma na przykład 200 tysięcy złotych i chce sobie wpakować do torby, no to dobrze, żeby miał kombi, tak? bo te pieniądze, one zajmą dużo miejsca, a jeśli ktoś ma więcej pieniędzy i chce z nimi jeszcze uciekać i to ucieka w popłochu szybko i ktoś do niego po drodze niestety strzela, bo taka jest rzeczywistość, no to raczej nie chce jechać z wielkimi walizami pełnymi pieniędzmi, tylko chciałby mieć ten majątek gdzieś w kieszeni bezpiecznie ulokowany. A druga rzecz, o której chciałbym nawiązać do tego, co mówisz, ja akurat tu nie jestem fanem ani Revoluta, ani tych aplikacji, które mamy na telefonie. Ja generalnie trochę się boję
takiego scenariusza, że ktoś mi wyrwie telefon, zobaczy, że ja mam aplikację daniego banku i mówi do mnie, dobra, to teraz się logujesz. I często to logowanie wygląda tak, że ktoś po prostu łapie cię za palce i go sobie wciska na czujnik albo robi to z poziomu twarzy. W sensie to też znowu brzmi jaka ekstremalna sytuacja, ale w internecie znajdziemy historię osób, które w ten sposób zostały ukradzione, więc ja generalnie w tym telefonie, z którym chodzę na co dzień wszędzie, nie mam aplikacji bankowych, ale to jest taki dodatkowy poziom bezpieczeństwa ex-bankiera, więc nie każdy musi się do tego stosować, ale generalnie moje jakby takie wewnętrzne procedury sprawiają, że czy ja czegoś takiego nie robię, więc to jest trochę zabawne czasem na mieście, że jestem na mieście, ktoś mówi, to ja tam zrób mi szybki przepis, ja mówię, no dobra, to ja muszę jak w starych latach się cofnąć do domu, no ale mimo wszystko śpię bezpiecznie. No to też, panie, mówimy o kilku poziomach bezpieczeństwa a propos scenariusza, gdzie musimy wyjechać z majątkiem, a propos, że nie musimy, ale na co dzień musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, chociaż pewnie byśmy drugą godzinę mówili na ten temat, ale to nie ten scenariusz akurat dzisiaj mieliśmy do omówienia. Patrzę na tę listę pytań i te w większości wyczerpaliśmy, chyba że jeszcze coś ci przychodzi do głowy, ale równiutko godzina to całkiem spora piguła wiedzy, wydaje mi się, że nam wyszła. Trochę scenariuszy, no mam nadzieję, że takich science fiction, które się nigdy nie zrealizują, ale ja wychodzę z założenia, że trochę ten program, tak jak sobie rozmawialiśmy o nim kilka tygodni temu, jest po to, żeby sporo osób spało po prostu spokojnie, bo te rzeczy z tyłu głowy cały czas gdzieś są i ile rzeczy jest jeszcze nieuregulowanych, niepoustawianych, stąd cały czas te pytania wracają. Tak, ja tak na koniec podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na to, że zapewnienie bezpieczeństwa swoim pieniądzom rzędu 5-10 razy większy niż taki podstawowy, jest naprawdę łatwe i tanie. Tak? To nie jest tak, że jakby w dawnych czasach musieliśmy przenieść naszą gotówkę albo nasze sztabki złota do jakiegoś super jakby skomplikowanego i ufortyfikowanego centrum bankowego i tam je gdzieś tam trzymać, natomiast teraz wystarczy, że rozproszymy nasze pieniądze w jakichś innych instytucjach, żeby trochę sobie rozbić to ryzyko. Kolejny poziom jest taki, że rozproszymy je po innym niż polski systemie finansowym, po różnych walutach, że weźmiemy sobie jakiś dodatkowy stary telefon, który chyba każdy z nas ma w domu i to na nim będziemy mieli te aplikacje, które gdzieś w domu będą leżeć w szufladzie. No to są takie rzeczy, które nadal możemy to robić jakby z poziomu tej przysłowiowej piżamy, siedząc w domu w kapciach i wcale to od nas nie wymaga ani wyższych kosztów, ani nie wymaga od nas wycieczki po nie wiadomo jak wielu oddziałach bankowych, wizytowania sejfów i sprawdzania poziomu bezpieczeństwa. Jakby najgorsze, co możemy zrobić, to mieć jakieś banalne hasło w banku, używać do weryfikacji wyłącznie kodów SMS-owych, które są chyba najłatwiejsze, jeśli chodzi o podrobienie. No i generalnie być takim, no zaniedbywać te bezpieczeństwo. Tak? No, świat finansów tak działa, że mamy tam bardzo dużo dobrych gości, ale też bad guys się zdarzają i próbują w różny sposób wyłudzić od nas pieniądze jakimiś linkami, klikami i tego typu skomplikowanymi bardzo często wymuszeniami, więc naprawdę trzeba uważać, w co się gdzie klika i co się robi. W większości przypadków aplikacja jest bezpieczniejsza niż przeglądarka, to też jakby tak na koniec, tak, że aplikacja jest zupełnie inaczej zabezpieczona niż jakiś link, który mamy w przeglądarce, który może wcale nie prowadzić do strony naszego banku, tylko gdzieś indziej, która będzie super, super podrobiona i też jakby takim absolutnym must have jest to, że musimy mieć menadżera do hasła, tak, bo jeśli mamy konta maklerskie w bankach krajowych, zagranicznych, dowolnych, tak, już jakby nie wchodząc w te szczegóły, no to musimy mieć różne hasła, co jakiś czas warto jest je zmieniać i warto jest mieć tą weryfikację dwuetapową, więc tak jak mówię, to są takie super podstawowe rzeczy, ale zaufaj mi, że 80% osób kompletnie je ignoruje, tak, a mogłoby w łatwy sposób dużo bardziej ułatwić sobie życie, a jednocześnie utrudnić życie przestępcom. Czyli mamy takie bezpieczeństwo na poziomie tu i teraz naszych finansów osobistych, różnych rozwiązań, różnych aplikacji, różnych kont. Mam nadzieję, że trochę uspokoiliśmy a propos tego, jak bezpieczne są nasze akcje, obligacje, różnego rodzaju fundusze, ETF-y i tak dalej, a oddzieliliśmy trochę to, czym się różni system bankowy od po prostu kont maklerskich i systemów gwarancyjnych, jakie tutaj dwa są przedstawione. Nikomu to się, mam nadzieję, po tej naszej audycji już nie pomyli. Oby te straszne scenariusze nigdy absolutnie się nie spełniły i żeby nasz odcinek został tylko i wyłącznie w ramach teorii i właśnie tych science fiction scenariuszy, no ale najważniejsze, żebyście wszyscy spali spokojnie i żeby te pieniądze były bezpieczne, bo naprawdę jak każdy z nas jest przygotowany, to w razie czego
ta cała instrukcja, którą tutaj przez 60 parę minut opowiadaliśmy, dużo problemów z nas zdejmuje. Mamy tak jakby gotowca, którym jesteśmy w stanie operować, wiemy, gdzie są dokumenty, wiemy, gdzie są pieniądze, wiemy, jak są rozłożone, wiemy, jak są zabezpieczone i po prostu śpimy lepiej, a to jest bardzo, bardzo ważne w finansach. I mam nadzieję, że wszystko jest po tej audycji jasne, ale gdyby nie było jasne, to oczywiście czekamy jeszcze na pytania w komentarzach, będziemy się tam co jakiś czas zgłaszać, sprawdzać, czy coś nowego jest, a może do jakiejś aktualizacji ewentualnie tego tematu też się nam przydadzą. Ja bym tylko dodał to, że nie czekajmy, aż znowu zrobi się gorąco, albo z powodów jakby za naszą wschodnią granicą, albo jakichkolwiek innych, po prostu zadbajmy o te kroki już teraz. Tak, już teraz otwórzmy sobie te konto gdzieś w innym banku, u brokera zagranicznego, już teraz jakby przetestujmy tą ścieżkę, ile możemy wybrać pieniędzy i na ile lat do przodu nasz paszport jest ważny, bo nie czekajmy, aż się ustawią znowu kolejki i będzie trzeba czekać 3 miesiące na nowy paszport, gdzie normalnie czeka się 3 dni, tak, więc zróbmy to wcześniej. Słuchajcie, to mam nadzieję, że może po transmisji, zależy kto kiedy słucha tego odcinka, można sobie odłożyć aplikację podcastową i zacząć szukać poszczególnych rozwiązań albo zostawić sobie temat na weekend. Ja jeszcze twój newsletter, Przemek, zalinkuję do wszystkich tutaj materiałów, gdzie miałeś te instrukcje. Jak ktoś jest wzrokowcem, to też sobie punkt po punkcie będzie w stanie te rzeczy przejrzeć. To jest bardzo, bardzo pomocna lista, która też już w sieci od dobrych kilku miesięcy wisi, więc fajnie by było, żeby wszyscy się zapoznali i przy okazji też poznali newsletter. To akurat dobre rozwiązanie na sobotnie poranki, ale to już zupełnie temat na inną rozmowę. Jeśli macie pytania, zapraszamy serdecznie do komentarzy pod nagraniem YouTube'owym i trzymamy kciuki, że serio pozostanie to wszystko w miarę wdrożone, a nie tylko i wyłącznie na etapie posłuchałem fajnej audycji, kiedyś to zrobię. No tutaj jak najbardziej. Trzymam kciuki, żebyście się tym zajęli tu i teraz bardzo szybko.